Szeroko? No szeroko. Nie, jest na L. Jest dobrze. Dlatego zaczynamy. Daleko jest? Ale pogoda przynajmniej będzie się ładna. Słoneczko się widzi. Wieje jak wsiak. Fajność. Tak. Ale to chyba nikt nie przychodzi, co? W ogóle nikt nie dojdzie. Do auta jest 4 km. No. Gdzie idziemy? Na dół? Wyrywa, ale jest normalnie skarpa usypana. Tu miejsca, gdzie są kamienie jakieś. Tu jest fajne rozpisy. Marcin. No. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tam dalej, teraz dalej się wypłaszcza.
jesteśmy w nowym miejscu. Jest to taki strumyk, który Krzygu znalazł niedawno. Przyjechaliśmy tu sprawdzić, co tutaj ciekawego wychodzi. To jest to teren występowania szafirów, więc jest prawdopodobieństwo, że coś znajdziemy fajnego. Zaraz tu będziemy działać. Muszę się rozłożyć. Krzygu już tam widzę. Działa. Rozłożył sobie sprzęcik. I dobra. Muszę tu gdzieś wypić płucznie, więc podejrzewam, że gdzieś tutaj sobie będę musiał zrobić tamkę. No dobra. Fajna pogoda, trochę wieje, ale już ptaszki słychać, także idzie wiosna. Dobra, rozkładam się i wracam do Was niebawem. Pierwsza próbka zrobiona, leżą złociny, raz. Wcześniej widziałem, poleciały skąpy w głębinę na gumę. Ciekawe miejsce, takie ładne. Dobra, muszę zmienić miejscówkę. Kuczę, zobaczę, co tutaj wyszło i pójdę trochę do góry. Może tam będzie ciekawiej. Nie wyszło. Dwie małe. Zobaczymy, co u Krzycha się dzieje. Co? Zobaczymy. Są te grube kamienie się wzięły? Przez sito czy przed sito? Nie, ja nie sitowałem. A. Ja to na sito i dopiero później sprawdzę sobie to myć. Jakieś granaciki są. Zucinki. Ładnie zrobione. Na taką chwilę? Nie. Tylko z tej luźnej pulpy? Tu. No.
Jest, jest, jeszcze trochę zjechało też w dół, nie? To wiadomo, że to takie te mniejsze. Które pojechały, to tak szybciutko zrobiłem, żeby zobaczyć. No, widać fajne miejsce, nie? No. Patrz, tu jaka ładna uciekła, bo... Patrz. Czuć ją pod palcem. Grudka. Taka blaszka grudka. Grudko blaszka. Fajnie to musi być, jak się zielono już zrobi, kurde. No. To musi być piękny teren. No co? Popatrz, tu następna jest jeszcze taka. No niepotrzebnie strząsałeś, ona ci uciekło na dół. Jeszcze. Nic, ja chciałem na szybko zobaczyć, czy coś jest. Elegancka. Elegancka. No dobra, no to co? To teraz ja tu wstaję, nie? Na tym nie stawaj, bo mi zawalisz całą robotę. Kurde, po mordę jeżdża. Tam już nie wiem, że to hałdy. Dobra. Tam jest fajnie. Nie, właśnie jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc trzeba popróbować w różnych miejscach. Muszę sobie znaleźć jakieś miejsce. Tu jest fajnie na płucznie. Ale ciężko tu będzie kopać. Materiał. Fajnie. Znalazłem sobie taki odcinek. Śmierdzi tu kurde dzikami strasznie, ale udało mi się tu ustawić płucznię. Mam tu taki dosyć duży nanos za tym kamieniem, za którym stoję. Spróbuję go tutaj trochę łopatą, już pokopałem, ale nie da się. Jest twardo, więc użyję tu pompy. Spróbujemy trochę wypompować materiału i zobaczymy, czy coś tu siedzi. Może jadymy. Daj mi chwilę, żeby się doczyścił materiał. No ja się przejdę zobaczyć trochę wyżej jeszcze, co tu się dzieje. Bo ta rzeczka tutaj jest bardzo interesująca. Tylko, że wyżej przestaje płynąć. Są tu takie bagna, jakieś bagniska. I w zasadzie cały czas się wije w takim terenie piaszczystym. Tam jakieś zakola stojącej wody. Także trzeba będzie tutaj pokonać jeszcze parę odcinków i popróbować w różnych miejscach. Pompa w tym przykładzie ręczna się dosyć fajnie sprawdza, bo jesteście w stanie dostać się w różne dziury, gdzie czasami łoparowanie łopatą jest niemożliwe. Podawać bezpośrednio na płucznie, ponieważ jeżeli o złoto chodzi, używanie tutaj wiadra i sita jest bez sensu, ponieważ akurat te produkty, na których pracujemy, czyli wszystkie płucznie z gumami Golden Shark, są tak skonstruowane, że one w zasadzie były konstruowane do pracy ciągłej, czyli podając łopatą materiał bezpośrednio na płucznie. Jeżeli chodzi o produkty i o gumę Golden Shark, nie ma stresu i podawanie łopatą bezpośrednio na płucznie gwarantuję wam raz, że o wiele szybszą pracę i więcej materiału możecie przepuścić, a dwa, że nie tracicie czasu na to sitowanie. To jest, jeżeli o złoto chodzi, jeżeli o złocie mówimy. W przypadku kamieni szlachetnych, no to już trochę inaczej się ta sprawa ma, ale to
opowiem o tym kiedy indziej. Także czekam, dobra, doczyścił się trochę materiał. Zawijam się. Miski zostawiłem na dole, więc idę tam z tym i tamto dopłuczę, także zaraz wracam. Może już nic nie być, bo to już drugi raz jest puszczone. Dlatego do rzeki tutaj. No to sami wiesz, od blaszki to uciekły. No wiem, wiem, dlatego sprawdzam zawsze drugi raz. To trzeba zobaczyć, mogą być jeszcze fajne rzeczy. Czarnego, czarnego, błyszczącego dużo materiału. Ile? Mały? Mhm. Malizna. Co on zaczął już? Dużo. Kruchacz jeszcze i... Wiesz, oczyszczone, dobrze. Dwie sztuki to nie było. Nie. To jest wiaderka. No.
miks taki, nie? I duże i małe. Ciekawe, kurde. No. Nie są takie grube, ale głównie blaszki. No ale nie ma tragedii. Kawałek spinela. Wiesz? To taki nawet spory. No. Albo magnetyk. Nie, bo to jest taki ten magnetyk, to jest taki inny. Znaczy to taki ma połysk. Wiesz? Błyszczący. A czemu ty to zjadasz? To jest dobre. Minerałów masz mało, czy co? A ty nigdy tego nie zjadasz? Ja tylko wybieram te żółte i zjadam. Zobacz, okay. Calutki. No. Dwie piramidki klejone. Ale może to być też magnetyk. Ale zjem to. Wiedz to, no. Dobra, zjedzony. Czy to jest spinę? Nie, czy cyrkon? Nie. Nie. Jak się wybija świat. Tu cyrkonów nie ma. Prawdopodobnie, ale dużo jest właśnie tych takich piramidek. Jest ciężkie miejsce tu akurat, tak, bo i też złocinek było więcej. Następnie. Zjadaj. Tu jest małe. Tu są te takie, widzisz, te spinielki? Nie widzę, no. A malutki. Ogólnie to nic. Jeszcze nie widać. Takie ciekawego. Samych spinielki zresztą. I to mogą kupić. Takie szkliwo czy coś to jest, nie? Takie są kryształy jakieś, ale takie brzydkie. Czarne. Dobra. Ale zibro, pierdziele. Pogrzebane. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Właśnie jedziemy dalej. Pokażę mi się taki super tajny strumyk. Dobra, to jedziemy na super tajny strumyk. Ale zmarzłem. Kurde, tak mi zmarzły ręce.
Tu jeszcze nie jest ta pora. Musimy poczekać na słoneczko. Musimy poczekać na wiosnę. Jak przyjdzie słoneczko, to od razu złota. Będzie elegancko. I tak to, nie, panie? Nie ma lekko. Nie można się poddawać. I trzeba ciągle szukać. Niekoniecznie znajdować. Nie? A to o tym mówiłeś jeszcze. Truje. A tu jest inny materiał, proszę pana. O. Taki trochę chyba polodowcowy. No. Widzisz, wszystko sturlane. Kwarcu dużo. I rdzawo. To jest kolekcja pana Krzysztofa. Zwany jako szafirowy kierownik. A szafirowy król może być tylko? Jaki? Jeden, nie? To są niektóre tylko ze znalezionych. Za ciemno. To jest tak bardziej niebiesko-kolorowo, a tutaj są szafiry zielone. Piękne. No. Taka sytuacja. A to jakaś kulka się zawieruszyła. Biała. Może być. Ten jest ciekawy też, miodowy szafir. Fajne, fajne kolory. O, i te... Tu masz po lewej. Rubinesy. Po prawej masz takiego też niebieskiego, bardziej po prawej. A tu ten taki, też fajny. Fajny, fajny. Ja bym nie miał też takich zielonych. To jest takich ciemnych. Ale to zależy od światła. Niektóre niebieskie się robią zielone, a... Też fajnie, to szlifie będą piękne. Ten pomarańczowy też. Tak, to jest taki miodowy. No dobra.